Cześć wszystkim. Ja nazywam się Wojtek Marusarz i chciałem wam opowiedzieć o moich doświadczeniach w projekcie Adwoku. Jeżeli nie słyszeliście, to Adwoku jest to taka aplikacja z obszaru DevRel, która łączy firmy technologiczne, które tworzą jakieś rozwiązania, na przykład Angular z programistami, którzy, którzy jakby szerzą wiedzę o tych narzędziach. Piszą blog posty, jeżdżą na konferencje itd. I jest to win situation, ponieważ obie strony mają z tego jakieś korzyści. I wspominam o tym tylko dlatego, że AdWoku jest to aplikacja webowa oparta o JVM i Springa, a w świecie JVM dzieje się sporo wiele. Stąd tytuł tej prezentacji – Wszystko wszędzie naraz. Może kojarzycie film o tym samym tytule, który zdobył Oscara, w którym główna bohaterka w swoich szalonych i niezwykle zakręconych przygodach stara się uratować multiuniwersum, w którym żyje. W świecie JVM-a takich bohaterów jest wielu. Jest Project Valhalla, wprowadzająca Value Types. Jest Project Panama, zastępujący Java Native Interface. Jest język Kotlin. Ale trzech z tych bohaterów ma pewną cechę wspólną. I tak oto rozpoczynamy pierwszą część, pierwszą część tej prezentacji. Pierwszy wątek, w którym dostarczę wam pewnego kontekstu. Wszystko. Celowo użyłem tutaj słów wątek i kontekst. Ponieważ rozwiązania te dotyczą właśnie optymalnego wykorzystania wątków. I kiedy mówimy o wątkach, mówimy o wątkach systemowych. Wątkach, które, wątki te tworzy system operacyjny i system operacyjny nimi zarządza. Bo kiedy mówimy o wątkach JVM-a, mamy na myśli jedynie wskaźnik, który jest wskaźnikiem na wątek systemowy, JVM sam z siebie nie potrafi utworzyć wątku i nie potrafi tym wątkiem zarządzać. Może jednak poprosić system operacyjny o utworzenie wątku, ale to system operacyjny tworzy wątek i nim zarządza. I czym taki wątek jest? Przede wszystkim jest to struktura danych przechowywana w pamięci, która zawiera program counter, czyli adres kolejnej instrukcji do wykonania, oraz zawiera stack, czyli szereg instrukcji do wykonania. I taki stack w uproszczeniu można przyjąć, że składa się z frame'ów. Taki frame, kolejny raz w uproszczeniu, możemy przyjąć, że jest to nasza metoda. Zawiera ona wartość zwracaną, jakieś zmienne lokalne oraz zbiór instrukcji do wykonania. I o tych danych powiemy, że są one kontekstem. Jednak wciąż jest to tylko struktura danych przechowywana w pamięci. Żeby procesor mógł, taki, mógł takie instrukcje przetworzyć, musi istnieć jakiś mechanizm, który powie, który kontekst ma być obecnie wykonywany. I, te, i taki mechanizm nazywamy skadulerem i para Context i scheduler tworzą nam wątek. Na przykład w systemach Unixowych jest to complete fair scheduler, który zarządza naszymi wątkami. I w takim najprostszym przypadku możemy przyjąć, że na jednym rdzeniu procesora uruchomiony jest jeden wątek i wątek ten szeregowo wykonuje kolejne zadania. I mimo, że jest to rozwiązanie proste, jest stosowane na przykład w systemach przetwarzania batchowego, jak Hadoop. Gdzie nie przetwarzamy części pliku, później kolejnej części pliku, tylko przetwarzamy cały plik, później kolejny plik i tak dalej. Jest to bardziej optymalne. Podejście to stosujemy, kiedy chcemy optymalizować ze względu na throughput, czyli chcemy osiągnąć maksymalną, pod, maksymalną wydajność przetwarzania. A o takich operacjach powiemy, że są CPU Band, ponieważ to, jak szybko ukończy się dane zadanie, ograniczone jest wydajnością naszego procesora. Pytanie, czy takie podejście jest OK dla aplikacji serwerowych? Zastanówmy się. W tym przypadku, kiedy jeden wątek obsługuje poszczególne requesty, to użytkownik, który wysłał request 3, musi czekać, aż request 1 zostanie ukończony. Tym samym jest niezadowolony, ponieważ musi czekać. Dlatego w aplikacjach serwerowych stosuje się nieco inne podejście. Tutaj stosuje się takie podejście, że Jeden wątek odpowiada za przetwarzanie jednego requestu. I kiedy wątek 1 obsługuje request 1 i zajmuje mu to zbyt dużo czasu, to system operacyjny po jakimś czasie go wywłaszczy, następnie uruchomi wątek 2, który zajmie się przetwarzaniem innego requestu. Być może użytkownik dostanie szybko odpowiedź, a dopiero później dokończymy przetwarzanie długiego requestu 1. I podejście to stosujemy, kiedy chcemy optymalizować ze względu na latency, czyli chcemy minimalizować opóźnienie w czasie odpowiedzi. A z czego takie opóźnienie może wynikać? W aplikacjach serwerowych najczęściej opóźnienie wynika z komunikacji z zewnętrznymi serwisami, takimi jak bazy danych czy REST API. I o takich operacjach powiemy, że są IO band, ponieważ to, jak szybko zostanie ukończony request, ograniczone jest tempem odpowiedzi systemu IO. Jednak system IO Łatwo może stać się CPU Band, system IO Band może łatwo stać się CPU Band, ponieważ kiedy jeden request to jeden wątek, to przy wielu requestach mamy wiele wątków, a wiele wątków oznacza context switching. A context switching zajmuje nasz procesor. I jak wszyscy wiemy, context switching jest zły. Przede wszystkim dlatego, że wątek zajmuje pamięć. Musimy utworzyć, musimy zaalokować pewną. Pewien rozmiar pamięci z górką, ponieważ nie wiemy jaki, jaka będzie głębokość stosu wywołań, dlatego, dlatego alokujemy tej pamięci więcej. Jest to czasochłonne i kosztowne. Takim najprostszym rozwiązaniem jest skorzystanie z puli wątków, no i to się na co dzień stosuje. Czyli tworzymy jakąś pulę wątków, którą później reużywamy przy kolejnych requestach. Jednak kiedy tych wątków mamy już całkiem sporo, to następuje właśnie ten kontekst switching. Dane wątku A muszą zostać zapisane na stosie. A dane wątku B muszą zostać skopiowane do rejestrów procesora. I w tym czasie procesor nic nie robi i kopiuje dane. Wiemy, że to jest szkodliwe, tak jest to do zasady, jednak warto sprawdzić, czy w naszym przypadku ten kontekst switching jest taki szkodliwy. Można zrobić na przykład benchmark na środowisku zbliżonym do naszego środowiska produkcyjnego, symulując wiele zapytań, korzystając na przykład z gatlinga. Jeśli aplikacja sobie radzi, to znaczy to, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty i nie musimy nic zrobić. Jednak jeśli aplikacja sobie nie radzi lub radzi sobie, ale pożera bardzo dużo zasobów, to może pora coś tutaj zmienić. I co chcemy osiągnąć w aplikacjach serwerowych? Przede wszystkim chcemy mieć efektywną obsługę operacji iOBAND, ponieważ to głównie tam aplikacja spędza swój czas oraz chcemy mieć możliwą, możliwe wykonywanie operacji CPU Band, bo czasem trzeba policzyć jakieś bardziej skomplikowane statystyki czy coś w ten desenie żeby to osiągnąć pojawia się pomysł wykorzystajmy optymalnie to, co już mamy, czyli wątki. I taki pomysł pojawia się wszędzie. Zarówno lum, korutyny, jak i reaktor starają się ten pomysł wykorzystać. Żeby jednak wybrać które z tych rozwiązań, musimy wiedzieć, jaką mają one przewagę nad Spring MVC. Spring MVC implementuje klasyczny model Per request o którym przed chwilą już wspominałem. Jeżeli zobaczymy na, na diagram przetwarzania, to w tym modelu kiedy pojawia się request, to jeden wątek odpowiedzialny jest za całość przetwarzania. W ramach tego wątku request przechodzi przez filtry, kierowany jest do kontrolera. Kiedy następuje operacja I.O., soket otwierany jest w trybie blokującym, a wątek czeka na odpowiedź. Kiedy operacja I.O. zostanie ukończona, wątek, zwróci, wątek wykonujący nasz kod zwróci odpowiedź użytkownikowi. Kiedy requestów jest więcej, potrzebujemy większej liczby wątków. I tutaj oczywiście korzystamy z puli wątków, którą daje nam Tomcat, którego używamy w tym wypadku. Domyślnie jest to 25 wątków, maksymalnie 200. Ale jak to wygląda z punktu widzenia procesora? Kiedy procesor obsługuje request1 i następuje operacja IO, to wątek zostaje zblokowany, w tym czasie nic nie robi. Po jakimś czasie wątek zostanie wywłaszczony, Jakiś inny wątek obsługujący, być może jakiś inny request, będzie wrzucony na procesor. Kiedy wątek 1 wyląduje z powrotem na procesorze, poczeka na odpowiedź i dokończy przetwarzanie requestu. I w tym scenariuszu tracimy dwa razy, ponieważ tracimy czas, zarówno kiedy wątek czeka na odpowiedź, jak i tracimy czas na kontekst switching. I w takiej sytuacji byliśmy w naszym projekcie koło 4 lat temu, kiedy pisaliśmy w Java i w Spring MVC, jednak pojawił się nieco większy ruch. Chcieliśmy aplikację zoptymalizować, chcieliśmy się też rozwijać, bo wokół było pełno nowinek, a w naszej branży nikt nie chce siedzieć pod kamieniem. Wtedy na Kurutyny i na inalum było jeszcze za wcześnie, ale mieliśmy inne opcje. Zdecydowaliśmy się na futures, później dołożyliśmy kompletowo futures, później przepisaliśmy aplikację na reaktora, a na koniec gdzie dołożyliśmy jeszcze kotlina. I jak możecie się spodziewać, kot to było jedno wielkie spaghetti. Musieliśmy z tym żyć. Na szczęście dostaliśmy drugą szansę, i pojawił się nowy projekt. Stwierdziliśmy, że napiszemy aplikację od nowa, dla tego nowego klienta. Wiedzieliśmy, że chcemy iść kotlina, bo bardzo dobrze nam się pisało w tym języku, znika boilerplate z żawy, A z pozostałych rozwiązań wybraliśmy reaktora. Dlaczego reaktora? Bo w, w tym czasie bardzo mocno było reactive manifesto. Jeżeli ktoś chodził na konferencje, oglądał prezentacje, czytał artykuły, to wszędzie się o tym mówiło. Stwierdziliśmy, że skoro to jest takie modne, to musimy tego spróbować. Błędy młodości, trudno. Ale co wiedzieliśmy? Wiedzieliśmy, że Reaktor to jest framework, który dostarcza nam pewną warstwę abstrakcji, taką jak Mono i Flux. Mono dla jednego elementu, Flux dla sekwencji elementów. I dostarcza operatorów, których musimy używać, żeby nasz kod działał zgodnie z założeniami tego frameworka. O których opowiem nieco później. Wiedzieliśmy też, że dobrze współpracuje ze Springiem. W reaktorze zależało nam na asynchronicznym przetwarzaniu requestów. Co to dla nas znaczy jako dla programistów? Znaczy to tyle, że nie musimy zajmować się obsługą naszego requestu, jako patrzeć na całość jego przetwarzania, ponieważ przetwarzanie requestu robione jest pod spodem przez reaktor. My musimy dostarczyć jedynie deklaratywny kod, który obsłuży dany request w danym momencie. Dlaczego zależało, dlaczego zależało nam na podejściu asynchronicznym? W modelu thread Per Request pamiętacie, że wątek, kiedy czeka na ukończenie operacji I.O. jest zblokowany. Tutaj celowo ten kwadracik tak powiększyłem. W modelu asynchronicznym request może zostać pocięty na mniejsze części. I kiedy następuje operacja I.O., to wykonywanie requestu 1 może zostać przerwane, w tym czasie wątek może zająć się przetwarzaniem jakiegoś innego requestu, a kiedy operacja IO zostanie ukończona, wątek może dokończyć nasz request. I taki wątek, który przetwarza tak requesty w kółko, nazywa się event loop. Event loop jest to wątek, który obsługuje nieblokujące operacje IO. Jak to wygląda na diagramie przetwarzania w porównaniu do Spring MVC? W tym wypadku nie mamy już Tomkata, mamy Netty, a Netty dostarcza nam implementację event loopa. Event loop jest to wątek, który obsługuje właśnie nasze requesty. Kiedy pojawia się jakiś request, ląduje on na kolejce, event loop ściąga te requesty z kolejki i analogicznie jak, jak w przypadku MVC request przechodzi przez filtry, kierowany jest do kontrolera. Kiedy jednak następuje operacja IO, socket otwierany jest w trybie nieblokującym. Wykonywanie się naszego requestu zostanie przerwane i przypisany zostanie callback. Callback, który po zakończeniu operacji IO wrzuci z powrotem request na kolejkę, a event loop dokończy przetwarzanie, jego przetwarzanie, zwracając odpowiedź. I z punktu widzenia procesora wygląda to o wiele lepiej, ponieważ w tym czasie, jeżeli mamy jakieś requesty, to event loop może cały czas przetwarzać kolejne requesty. Jest on cały czas zajęty. To jest pierwszy bonus, a drugi bonus jest taki, że mamy mniej wątków, ponieważ mamy tyle wątków, ile mamy wątków event loopa i mamy mniej kontekstu wzięciu. Mamy zatem to, coś, to, co oczekiwaliśmy, czyli mamy efektywne wykorzystanie zasobów. Trzeba jednak być ostrożnym, ponieważ trzeba uważać na blokowanie event loopa, bo jeżeli w ramach przetwarzania naszego requestu mamy jakąś długotrwającą operację, zablokujemy sobie ten wątek i requesty w kolejce będą czekały. Jednak reaktor udostępnia nam odpowiednie operatory i osobną pulę wątków, na którą łatwo możemy się przełączyć, wykonując taką długotrwającą operację. Wszystko wyglądało fajnie, po jakimś czasie zauważyliśmy jednak problem. Ponieważ to, że reaktor jest frameworkiem, niesie ze sobą pewne implikacje. Po pierwsze, jeżeli mamy aplikację napisaną w Spring MVC, to musimy przepisać cały kod, bo inaczej skończymy z jakąś dziwną hybrydą kodu napisanego w reaktorze, który, który uruchamiany jest na tomkacie bez event loopa. Dodatkowo, Reaktor wymaga, żebyśmy korzystali z wzorca Publisher Subscriber, który jest przed nami ukryty, ale musimy używać operatorów, których dostarcza reaktor. Operatory te zaczynają dominować kod, i nasza istotna logika biznesowa ukryta jest za fasadą abstrakcji operatorów. Żeby Wam pokazać skalę problemu, załóżmy kod, jaki mamy w aplikacji, nieco uproszczony. Mamy klasę Activity, która obrazuje aktywność użytkownika, na przykład Użytkownik chce się pochwalić, że pisze blog posty na temat danej technologii, na przykład Angulara. I taka aktywność będzie reprezentowana przez klasę Activity. Jeżeli użytkownik pisze takie blog posty, to ma swój profil autora. A my chcemy po stronie backendu wygenerować mu wiadomość. Cześć Wojtek, masz 12 aktywności. Lub jeżeli użytkownik nie ma takiego profilu lub nie Przepraszam, lub jeszcze nic nie opublikował, to chcemy wygenerować wiadomość Cześć nie ma żadnych aktywności. Jak wygląda nasz kod? Musimy najpierw pobrać profil autora, obsłużyć sytuację, kiedy tego profilu nie ma, bo w tym wypadku jest ona prawidłowa. Musimy policzyć wszystkie aktywności użytkownika i wygenerować wiadomość. I z tego wszystkiego tylko mniej niż połowa kodu to jest kod, który nas interesuje biznesowo. Reszta jest to jakiś nieistotny szum operatorów. Stwierdziliśmy zatem, że skoro nie wykorzystujemy wszystkich możliwości, jakie nam daje reaktor, taki jak backpressure, to wykorzystywanie reaktora w naszym projekcie jest armatą na wróble. Działaliśmy tak jednak przez 2-3 lata. Pojawili się nowi klienci. Zaczęliśmy zatem rozwijać aplikację jako taki modułowy monolit. Wydzieliliśmy część wspólną, kiedy pojawiał się nowy klient, dopisywaliśmy tylko kod specyficzny dla tego klienta. Jakoś to działało. Jednak trochę nas to bolało, że kiedy przychodzi nowy klient, musimy coś robić w projekcie. Dostaliśmy jednak kolejną szansę od losu. Pojawił się, pojawił się nowy klient, który miał zupełnie inne wymagania niż wszyscy poprzedni i stwierdziliśmy, że jest to świetna okazja, żeby napisać aplikację w modelu SaaS, czyli Software as a Service. Będziemy mieli jeden codebase, ale będziemy pozwalali na szeroką kustomizację. Wiedzieliśmy, że chcemy iść w Kotlina, bo bardzo dobrze nam się pisało w tym języku. No i żeby szybko wystartować i dostarczyć jakąś wartość klientowi, zaczęliśmy od Reaktora. Ale od razu zaczęliśmy się zastanawiać, co dalej: czy lum, czy korutyny? Wtedy na lum było jeszcze za wcześnie, ale korutyny wydawały się takim naturalnym wyborem, ponieważ wywodzą się one ze świata kotlina? Jakoś tak wydawało nam się, że to jest dobry mecz. Korutyny wprowadzają zmiany na poziomie kodu, i obiecują nam lekkie wątki. O jakiej skali lekkości tutaj mówimy? Kiedy na 1 giga pamięci możemy uruchomić 4000 wątków, to korutyn możemy uruchomić prawie 2,5 miliona, co jest dosyć imponującym wynikiem. I korutyny wprowadzają słowo kluczowe suspend do języka. I kiedy w trakcie wykonywania się kodu napotkamy taką funkcję blokującą oznaczoną suspend, to korutyna uwolni wątek. Niesie to za sobą jednak pewne implikacje, ponieważ kiedy jakaś funkcja jest blokująca, to może zostać wywołana tylko przez inną funkcję blokującą. Jeżeli się nad tym zastanowić, to ma to sens, bo jeżeli jakaś funkcja wywoła inną funkcję blokującą, to sama z automatu staje się blokująca. I gdzieś ten łańcuch wywołań musi się rozpocząć. I w korutynach takim początkiem jest Builder. Zobaczmy, jak to wygląda na przykładzie. Jeżeli mamy funkcję Main, która jest światem bez korutyn, i mamy funkcję A oznaczono słowem kluczowym Suspend, która jest światem z korutynami, to Builder Launch łączy te dwa światy. Jednak jest dobra wiadomość, bo kiedy korzystamy ze Springa, to w ogóle nie musimy się tym martwić, bo kiedy Spring zobaczy, że nasz kontroler oznaczony jest jako Suspend, to sam uruchomi ten kod wewnątrz Buildera. Nie musimy zatem wprowadzać zbyt wielu zmian. Ale co to znaczy, że wykonywanie kodu może zostać przerwane, kiedy napotkamy funkcję blokującą. I odpowiedzią jest tutaj technika programowania nazwana continuation. Nie wiem jak wy, ja to miałem na studiach, jednak uznałem, że jest to wiedza na tyle nieprzydatna, że wylądowało to w katalogu egzamin, a po zakończeniu roku wyrzuciłem to do kosza i pewnie bym bardzo żałował, ale na szczęście Martin Moskała na stronie Kotlin Academy napisał świetny artykuł, z którym polecam się zapoznać, jeżeli jesteście zainteresowani. I o co chodzi w korutynach? Załóżmy, że mamy taką bardzo prostą funkcję, myFunction, która inicjalizuje counter wartością 0, ustawia ten counter na 6, wypisuje na ekranie before, wywoła funkcję blokującą delay, po upływie sekundy wypisuje na ekranie after i zwraca wartość countera. To swoją magię robi tutaj kompilator Kotlina. Kod, który napisaliśmy, zostaje zmieniony w locie przez kompilator, w trakcie kompilacji. Po pierwsze, modyfikowana jest sygnatura metody, zmieniany jest typ zwracany oraz dodawany jest argument typu continuation. Co to za argument? Obiekt continuation przechowuje stan naszej metody. Posiada on label, czyli miejsce w metodzie, w której należy kontynuować wykonywanie. Posiada on stan metody. Czyli w naszym wypadku jest to counter na początku równy 0. Posiada wartość zwracaną oraz funkcję, którą należy wywołać na tym obiekcie, przekazując siebie. Następnie nasza funkcja dzielona jest na mniejsze bloki poprzez bloki if. I na początku label równa się 0. Wpadniemy zatem w pierwszego ifa i wykonamy kod analogiczny do kodu naszej metody. Ustawimy wartość countera na 6. Wypiszemy na ekranie BEFORE. Jednak tuż przed zawołaniem funkcji blokującej zwiększymy wartość tego cantera. Po wykonaniu tego kodu obiekt CONTINUATION będzie już zaktualizowany. Następnie, kiedy wołamy funkcję blokującą DELAY, zwracany jest znacznik coroutine SUSPEND, dlatego potrzebowaliśmy zmienić ten zwracany. Znacznik ten propagowany jest do buildera. Obiekt continuation zostaje zapisany na hipie, zostanie zaparkowany, a w tym czasie jakiś inny obiekt continuation będzie mógł być wykonywany. Kiedy po upływie sekundy obiekt continuation zostanie oznaczony jako gotowy do wykonania, zostanie on ściągnięty z hipa, będziemy mieli stan już zaktualizowany, label równa się 1, wpadniemy zatem w drugiego ifa, gdzie wykonamy kod analogiczny do naszej metody, wypiszemy after i zwrócimy wartość cantera. Dzięki temu nasz kod, który teoretycznie powinien wykonywać się sekwencyjnie, dzielony jest na mniejsze stany ze stanem zapisanym w obiekcie continuation. I tak jak wątek to była para context i scheduler, tak korutyna jest to para continuation i dispatcher. Widzicie tutaj analogię. Dispatcher zarządza tym, które obiekty continuation są wykonywane. Widzicie, że kontekst odpowiada naszemu obiektowi continuation, ponieważ mamy stan, mamy metodę, która jest zwracana, mamy wartość zwracaną. A co z call stackiem? I tutaj ponownie w grę wchodzi kompilator, który na początku naszej metody dodaje taki coś jak ten pseudokod. I nie zagłębiając się, o co tutaj chodzi, w skrócie, jeżeli funkcja my function woła funkcję delay, to obiekt delay continuation potrafi opakować obiekt. My continuation. I kiedy funkcja delay zostanie ukończona, to obiekt delay continuation wie, jaki obiekt jest zagnieżdżony w środku, a ten obiekt z kolei wie, że ma wywołać funkcję my function. I dzięki temu podejściu budowany jest scope. Budowany jest taki worek, w którym mamy wszystkie obiekty continuation, które są wykonywane sekwencyjnie. I dzięki temu nie gubimy tych obiektów. I mamy łatwą obsługę błędów, bo kiedy mamy wiele wątków, jak wiecie, trzeba się trochę nagimnastykować, żeby wyłapać, że w jakimś innym wątku poleciał błąd i ma to wpływ na nasz wątek, musimy to jakoś obsłużyć. Tutaj mamy kod, który wykonywany jest sekwencyjnie. Niby jest dzielony na mniejsze porcje, ale wszystkie są wykonywane jedna po drugiej. Dodatkowo, kiedy piszemy w kotlinie i w korudynach, możemy skorzystać ze wzorca Async Await, który pozwala nam na łatwe zrównoleglenie niektórych operacji, ale. Ten przykład pokażę nieco później. Bo zanim do tego dojdziemy, zobaczcie co tu się dzieje. Mamy wiele obiektów continuation, które są przełączane między sobą. Czy nie pojawia się tutaj context switching? I tak, pojawia się, ale jest to lekki context switching. Ponieważ w tym wypadku obiekty continuation przechowywane są na HIP-ie, gdzie JVM ma szybszy dostęp, łatwo zalokować tam pamięć, łatwo tam coś zapisać i odczytać. A dodatkowo, Mamy tanią alokację pamięci, ponieważ w przypadku wątku alokujemy pamięć z górką, nie wiemy jaki będzie call stack. W tym wypadku dokładnie znamy nasz obiekt i wiemy ile pamięci musimy zaalokować. Jedynie co, to musimy uważać na Garbage Collector, który sprawdza heapa i który ma więcej roboty, ponieważ na HIP-ie właśnie znajdują się nasze obiekty. Ale myślę, że jest to raczej pomijalne. Nie sprawdzałem tego, ale raczej tak jest. Wszystko to sprawia, że korutyny są super, jeżeli chodzi o operację IO, ponieważ kiedy następuje operacja IO, możemy przerwać nasz request i dokończyć go później. I tak jak w przypadku reaktora, również musimy uważać na długotrwające operacje, ponieważ zablokujemy sobie wątek, który obsługuje nasze korutyny. Jest oczywiście dostępna osobna płyta wątków, na którą łatwo możemy się przełączyć. Wszystko fajnie. Musimy jednak pamiętać, że korutyny wywodzą się ze świata Androida. I pytanie, czy pasują one w ogóle do Springa? Na jakim wątku będą uruchamiane te korutyny? Jaki wątek będzie zblokowany, o którym przed chwilą wspominałem? I tutaj wchodzi Netty w białych rękawiczkach. Jeżeli zobaczycie na diagram przetwarzania, jest on bardzo podobny do tego, co się dzieje w reaktorze. Tutaj ponownie używamy NetTI. NetTI dostarcza nam implementację event loopa. I kod, który się tutaj wykonuje, działa tak. Kiedy przychodzi request, ląduje on na kolejce, event loop, uruchamia naszą korutynę, Wewnątrz korutyny request przechodzi przez filtry, kierowany jest do kontrolera. Kiedy następuje operacja IO, socket otwierany jest w trybie nieblokującym, obiekt continuation zostanie zapisany na hipie. Kiedy operacja IO zostanie ukończona, callback oznacza ten obiekt jako gotowy do wykonania. A następnie, event loop zajmie się dokończeniem przetwarzania tego obiektu, dokończając request i zwracając odpowiedź. I w tym wypadku diagram przetwarzania jest bardzo zbliżony do reaktora, jednak zamiast wzorca Publisher Subscriber, który jest dosyć skomplikowany pod spodem, mamy kod, który wykonywany jest sekwencyjny, który jest dzielony na maszynę stanów i przejścia między stanami są trygerowane operacjami Ion. Mamy zatem to, co chcieliśmy. Mamy efektywną obsługę operacji IO, mamy kod bez narzutu reaktora, mamy łatwe zarządzanie współbieżnością. Pojawia się jednak kolejne pytanie, czy takie wykorzystanie korutyn z netty nie jest jakimś hakiem, czy nie, na po, czy nie spotkamy jakichś błędów za jakiś czas. Okazuje się, że nie, ponieważ tak samo działa cater, serwer aplikacji od JetBrains, który właśnie natywnie korzysta z netty i z korutyn. Podjęliśmy zatem decyzję, że stopniowo przepisujemy projekt na korutyny. I wtedy, każdy się spodziewał, jednak wszyscy nieco zaskoczeni, pojawia się Loom. I Loom sporo namieszał, ponieważ Loom wprowadza zmiany na poziomie JVM'a, obiecując nam lekkie wątki. Jak się takie lekkie wątki nazywają? Odpowiedź pewnie Virtual Threads i tak macie rację. Jednak pierwsze próby implementacji takich lekkich, lekkich wątków były już w Javie 1.1, gdzie nazywały się Threads. Jednak ze względu na skomplikowaną implementację i ograniczenie wykorzystaniu wielu rdzeni stwierdzono, że wycofają się z tego rozwiązania i powierzą zarządzanie wątkami systemowi operacyjnemu. Jednak system operacyjny nie wie, czym jest nasza aplikacja. Czy jest to aplikacja? która przetwarza wideo, czy jest to aplikacja przetwarzająca wiele plików, czy jak to obecnie jest coraz częściej, jest to jakaś aplikacja serwerowa, która się komunikuje z wieloma zewnętrznymi serwisami poprzez I.O. Dlatego system operacyjny nie potrafi zarządzać tymi wątkami optymalnie. Stąd powrót do koncepcji lekkich wątków. I w Lumie mamy dwie pule wątków. Jedna to jest normal frec, nazwijmy je tak. Jest to pula wątków, którą mamy dostępną obecnie oraz carrier frec, wątków niedostępna dla programistów, na której uruchomione są wątki wirtualne. I tak jak wątek to była para context i scheduler, korutyna to była para continuation i dispatcher, tak, wątek wirtualny jest to para continuation i scheduler. Nie wiem jak Wy, ale ja byłem mocno zaskoczony, kiedy dowiedziałem się, że wątek wirtualny, że Loom korzysta z tej samej koncepcji, z której korzystają korutyny, czyli z continuation. I tak jak wspominałem, korutyny dostarczają nam przed konkurencji, ale JVM-y nad tym pracują, więc nie wiem. Um... Dobra. Rozwiązania, jeżeli chodzi o zasadę, są do siebie podobne, bo obydwa rozwiązania korzystają z Continuation. Jednak, jeśli chodzi o implementację, to są diametralnie różne. Ponieważ w korutynach kompilator zmienia kod, który napisaliśmy. W lumie, twórcy twórcy JVM-a prowadzili zmiany na poziomie bibliotek. Przepisali je tak, żeby korzystały z nieblokujących operacji IO oraz żeby wykorzystywały wątki wirtualne. Co to znaczy dla nas, dla programistów, którzy programują w Spring MVC? Jeżeli zobaczymy na diagram przetwarzania, widzimy, że nie zmienia się tutaj zbyt wiele, jeżeli chodzi o Spring MVC, w porównaniu ze Spring MVC. Kiedy pojawia się request, Wątek obsługiwany jest wewnątrz wątku wirtualnego, który uruchomiony jest na wątku Carrier Thread. request przechodzi przez filtry, kierowany jest do kontrolera. Kiedy jednak następuje operacja I.O., to kontroler przejmuje Poler. Jest to implementacja event loopa od JVM. -a. Nie potrzebujemy tutaj NETTI, ponieważ JVM sam dostarcza taką implementację. W tym momencie wątek wirtualny analogicznie do Continuation korutyn zostanie zaparkowany na hipie, kiedy operacja I.O. zostanie ukończona, callback oznaczy ten wątek wirtualny jako gotowy do wykonania i może on być dokończony nawet na innym wątku wirtualnym wątku carrier thread. Widzicie zatem, że nie zmieniając za wiele, możemy osiągnąć ten sam efekt, co w przypadku korutyn, czyli możemy podzielić nasz request na mniejsze części. Wszystko to sprawia, że Lumie jest super, jeżeli chodzi o operację IO. I podobnie jak w poprzednich rozwiązaniach, trzeba uważać na blokowanie wątku carry na np. przez długotrwające operacje lub przez bloki synchronized. Zastanówmy się, jeżeli rest-template zadziała tak jak event-loop, to czy reaktor i korutyny nie pójdą do kosza? Twórcy netty zapowiadają, że nie zrezygnują ze swojej implementacji, ponieważ jest ona bardzo wydajna, bardzo niskopoziomowa i wciąż będzie używana przez programistów, na przykład przez tych, którzy programują w, w, z kurtynami. Reaktor też będzie potrzebny, ponieważ dostarcza nam mechanizmu back pressure, niektóre firmy pewnie z tego korzystają. Podejrzewam jednak, że popularność reaktora spadnie, a popularność luma wzrośnie. Korutyny też będą potrzebne, ponieważ są wykorzystywane powszechnie na Androidzie. Tam jest inna implementacja JVM-a, która nie, nie ma Luma, no i tam korutyny będą potrzebne. Podejrzewam jednak, że popularność korutyn również wzrośnie, ponieważ można je zastosować też w aplikacjach serwerowych. Co zatem robić, kiedy mamy dostępne wszystkie te trzy opcje naraz? Żeby podjąć dobrą decyzję, zobaczmy na scenariusz testowy i popatrzmy w kod. Załóżmy, że mamy tą klasę Activity, o której już wcześniej wspominałem. Mamy klasę autora. Do bazy danych zapiszemy 20 tysięcy użytkowników, z czego każdy napisał 5 postów, czyli każdy ma 5 aktywności, co daje nam razem 100 tysięcy aktywności. Ani dużo, ani mało wystarczająco na potrzeby testów. Zasumulujemy ruch wielu użytkowników, z czego każdy użytkownik będzie wysyłał trzy requesty. Trzy requesty, żeby pokazać trzy różne sposoby dostępu do danych. Pierwszy request jest to dostęp tylko do jednej kolekcji Activity. Na podstawie Autor ID chcemy pobrać wszystkie, wszystkie jego aktywności. Jest ich pięć, nie musimy robić paginacji, wystarczy. I we wszystkich tych rozwiązaniach MVC, Loom, Reactor i Korutyny kod jest podobny. Jedynie co, to zmienia się nieco typ zwracany. Drugi request, drugi sposób dostępu do danych, jest to sekwencyjny dostęp do dwóch kolekcji. Na podstawie Activity ID chcemy pobrać aktywność, a na po następnie na podstawie Author ID z aktywności chcemy pobrać dane autora i tak zagregowany wynik zwrócić. W przypadku MVC, Luma i Coroutin kod jest do siebie bardzo zbliżony. Jednak w reaktorze musimy używać operatorów, operatorów, które obsługują sytuacje, kiedy danych nie ma i tak dalej. Kod się komplikuje i według mnie jest on dosyć nieczytelny. W końcu trzeci request, trzeci sposób dostępu do danych, równoległy dostęp do dwóch kolekcji. Na podstawie autor ID chcemy pobrać profil autora, na podstawie Autor ID chcemy policzyć wszystkie jego aktywności i chcemy zwrócić jakieś statystyki tego użytkownika. No i w przypadku MVC kod nam się komplikuje, ponieważ musimy skorzystać z jakiegoś mechanizmu zrównolegającego operację. Ja tutaj korzystam z futures. W przypadku Luma kod jest bardzo podobny. Zmienia się jedynie pula wątków, która jest wykorzystywana pod spodem, bo korzystamy tutaj z wirtualnej poli wątków. Kod reaktora jest dosyć czytelny, ponieważ reaktor do tego jest stworzony do zrównoleglenia mamy operator ZIP który nam pozwala odpalić dwie operacje na raz. A według mnie najlepiej wygląda kod korutyn. I tutaj jest to zrównoleglenie, o którym chciałem powiedzieć. Korzystamy ze wzorca async await i kod, mimo że wygląda jakby był napisany sekwencyjnie, pod spodem działa równolegle. Mając taki kod, przeprowadziłem testy na dockerze, ograniczając liczbę rdzeń do dwóch i mocno ograniczając liczbę pamięci. Testy napisałem w Gatlingu. Od wersji 3.7 możemy pisać w Kotlinie i w Java. Nie musimy, no możemy użyć języków, które są bardziej popularne. I Gatling produkuje nam taki dosyć obszerny raport. My jednak skupimy się na jednej wartości, na 99% czasu odpowiedzi. Czym jest taki percentyl? Zobaczmy na przykładzie. Percenter 99 równy 80 milisekund, oznacza, że 99% requestów zakończyło się w czasie nie dłuższym niż 80 milisekund. Jest to metryka lepsza niż średnia, ponieważ pokazuje taką ogólną satysfakcję większości użytkowników. I kiedy ruch w aplikacji jest niewielki, to wszystkie cztery rozwiązania radzą sobie podobnie. Czasy odpowiedzi, pomijając jakieś takie losowe fluktuacje, są do siebie zbliżone. Kiedy jednak Ruch rośnie, to MVC oznaczony na żółto przestaje sobie radzić, odpowiada wolno, pojawiają się jakieś błędy. Reaktor na zielono i LUM na czerwono odpowiadają lepiej, a w tym wypadku najlepiej odpowiadają korutyny. Jednak wszystkie te trzy rozwiązania, korutyny, LUM i reaktor, są do siebie zbliżone. Wypadają lepiej niż MVC. Być może to zależy to od, od starusza testowego, ale mi tak wyszło. Które rozwiązanie zatem wybrać? My mieliśmy aplikację napisaną w reaktorze. Stwierdziliśmy, że pójdziemy w korutyny, żeby poprawić czytelność kodu. Z Luma raczej nie skorzystamy, bo po co? Kiedy jednak piszecie nowy projekt to i piszecie w Java, to być może warto dać szansę Lumowi i Spring MVC. Kiedy piszecie w Kotlinie, to zachęcałbym do skorzystania z korutyny Fluxa, żeby mieć ten czytelny kod. Jeżeli macie już aplikację, która działa, to, to po pierwsze warto napisać testy wydajnościowe i zobaczyć, jak nasza aplikacja się zachowuje. Jeśli mamy problemy, to jeżeli mamy problemy, nie możemy przejść na 19 dziewiętnastkę z jakichś powodów, nie możemy skorzystać z Luma, to możemy zoptymalizować kod. Jeżeli możemy przejść na dziewiętnastkę, a nasz kod nie jest z jakimś świetnikiem i mamy tam w miarę porządek to zmieniając pulę wątków, dosyć łatwo możemy skorzystać z Luma. Musimy oczywiście tam pozbyć się jakichś mechanizmów synchronizujących itd., ale jest to stosunkowo łatwe. Kiedy mamy aplikację napisaną w Kotlinie, ponownie możemy zoptymalizować kod, ale też możemy skorzystać z Luma, jeżeli możemy przejść na działę 19 pod spodem. Jeżeli mamy aplikację napisaną w reaktorze, i piszemy w Javie, to żeby nie mieć tego nieczytelnego kodu, możemy wypracować z zespołem jakieś dobre praktyki, powiedzieć, których operatorów używać, jak ich używać i tak dalej. Na pewno nie zachęcałbym do ścieżki w drugą stronę, czyli przejście z powrotem na Spring MVC, ponieważ będzie to wymagało przepisania całej aplikacji. To jest bez sensu. Jeżeli mamy aplikację w Kotlinie, ponownie dobre praktyki lub Możecie zrobić tak, jak my zrobiliśmy, możecie zacząć przepisywać aplikacje na korutyny. I tu jest fajna sprawa, ponieważ nie musimy przepisać całej aplikacji, ponieważ pod spodem korzystamy z tego samego rozwiązania, czyli z netty. Możemy przepisywać aplikację częściami. I jak widzicie, nie zachęcam do rewolucji. Ważne, żeby zmiany, które będziecie wprowadza wprowadzali, były poparte jakimiś testami wydajnościowymi i tak dalej. I ważne, żeby decyzja była świadoma, czyli żebyście wiedzieli, Dlaczego decydujecie się na konkretne rozwiązanie? Jak to rozwiązanie działa pod spodem? Co daje nam w stosunku do innych rozwiązań? I mam nadzieję, że chociaż trochę udało mi się naświetlić, jak te działania działają pod spodem. I na koniec mały disclaimer, ponieważ prezentacja ta powstała w ramach czasu New Horizons, który ma w firmie, który jest czasem na rozwój własny. Była to bardziej taka praca polegająca na czytaniu dokumentacji, czytaniu artykułów i tak dalej. Nie było to wgryzanie się w kod tych rozwiązań. Więc jeżeli macie jakieś inne prywatne doświadczenia, to chętnie posłucham po prezentacji możemy porozmawiać. Kod oczywiście udostępniam. Jest tam kod Gatlinga z testami wydajnościowymi oraz kod tych czterech rozwiązań, które możecie uruchomić na Dockerze. Link do prezentacji i dziękuję wszystkim za uwagę.